Szanowni Państwo, chciałem podkreślić moją głęboką satysfakcję z powodu spotkania się w sytuacji kryzysu u granic wschodnich Sojuszu Północnoatlantyckiego tu w Polsce, w Warszawie, z sekretarzem generalnym panem Rasmussenem. W sytuacji, kiedy staramy się wyciągać jak najdalej idące, ale także jak najrozsądniejsze wnioski z zaistniałej sytuacji na Ukrainie. Staramy się wyciągać również stałe, ważne wnioski co do kształtu Sojuszu Północnoatlantyckiego w przyszłości. Chciałem rozpocząć od podziękowań za bardzo zdecydowane działanie na rzecz prawidłowej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego w odpowiedzi na zaistniałe zjawiska kryzysu na Ukrainie. Chcieliśmy okazać naszą wdzięczność i pełną akceptację dla podjętych działań Sojuszu Północnoatlantyckiego jako bezpośredniej reakcji na istniejącą sytuację, ale jednocześnie chciałem podkreślić naszą głęboką wolę wspólnej pracy nad kształtowaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego na przyszłość, właśnie pod wpływem doświadczeń, którym jest rozwój wydarzeń i agresywne zachowania ze strony Rosji w stosunku do sąsiada ukraińskiego. W związku z tym planowany na jesień szczyt NATO w Newport będzie szczytem, który nie tylko podsumuje i doświadczenia związane z operacją afgańską i będziemy się zastanawiali nie tylko nad tym, jaki sojusz powinien być właśnie pod wpływem doświadczeń afgańskich, ale również, a może przede wszystkim, będziemy się zastanawiali nad tym, jaki sojusz powinien być pod wpływem doświadczeń, które w dalszym ciągu przeżywamy i obserwujemy na wschód, na wschodniej flance sojuszu, a więc na wschód od polskich granic. Chciałbym w związku z tym powiedzieć, jakie oczekiwania Polska będzie miała, jakie będzie propozycje składała na tym szczycie. Konsekwentnie będziemy działali na rzecz wzmocnienia tendencji powrotu, pełnego powrotu Sojuszu Północnoatlantyckiego do realnych możliwości wykonania działań z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, co nie stoi w żadnej sprzeczności z operacjami wspólnymi zewnętrznymi. Chodzi tutaj o proporcje. Chodzi o działania, które by stawiały na pierwszym miejscu zdolność do obrony terytoriów krajów członkowskich Sojuszu. Chcielibyśmy bardzo, aby wzrosło znaczenie dokonywanych przeglądów planów ewentualnościowych i kształtowanie sojuszu, sił sojuszu pod kątem właśnie wykonania planów ewentualnościowych. Liczymy bardzo na to, że zwiększy się realna zdolność do przyjmowania sił wsparcia na całej flance wschodniej, w tym także w Polsce, sił natowskich, co w moim przekonaniu może być najbardziej prawidłową odpowiedzią sojuszu na zaistniałą sytuację na Ukrainie. Chciałem również podkreślić to, że Polska, starając się o to, aby finansować własne siły zbrojne na poziomie zbliżonym do normy tej natowskiej, na poziomie prawie 2%, bo na poziomie 1,95%, będzie starała się w stopniu maksymalnie możliwym swoje zaangażowanie nie tylko utrzymać na tym poziomie, ale również być może zwiększyć. Będę o tym rozmawiał z rządem, będę przekonywał do potrzeby utrzymania poziomu finansowania, tak jak było na początku lat 2000, w wyniku wtedy działania dwóch ustaw, ustawy o modernizacji technicznej sił zbrojnych i ustawy o samolocie wielozadaniowym, na realnym poziomie 2%. Wtedy byśmy mogli być nie tylko dobrym przykładem dla innych, ale także moglibyśmy liczyć na realny wzrost zdolności obronnych własnych sił zbrojnych, co w zaistniałej sytuacji jest absolutnie niezbędne. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem zdołamy przekonać także inne kraje natowskie do tego, aby zwiększyły wysiłek obronny w wymiarze finansowym, bo warto pamiętać o jednym, że w tym samym czasie, kiedy Rosja zwiększała finansowanie własnych sił zbrojnych, wiele krajów natowskich to finansowanie w sposób istotny zmniejszyło. Ta dysproporcja musi ulec przynajmniej zmniejszeniu. Mr. President, thank you very much for a very positive meeting this morning. Today's NATO
faces many tasks. Dzisiaj przed NATO stoi wiele zadań. Kończymy naszą misję w Afganistanie w sposób odpowiedzialny i skuteczny. Zapewniamy bezpieczne środowisko w Kosowie. Polska odgrywa ważną rolę w obydwu tych misjach. Dziękuję Wam za Wasze poświęcenie. Wyzwaniem, które przed nami stoi teraz, jest kontynuowanie tych zadań, równocześnie dopasowując naszą obronę zbiorową do nowej rzeczywistości. Agresja rosyjska przeciwko Ukrainie podważa podstawy pokoju oraz stabilności, które tak uważnie budowaliśmy w Europie. Rosja twierdzi, że nasze działania są prowokacyjne i związane z wrogą retoryką. Ale to nieprawda. I szczerze mówiąc, jest to absurdalne. Nasza odpowiedź dotyczy solidarności wśród sojuszników oraz obrony zbiorowej. Jest to również fragment szerokiego wysiłku międzynarodowego, by prowadzić do deeskalacji tego kryzysu i by znaleźć rozwiązanie polityczne w drodze dialogu oraz w drodze przeprowadzenia 25 maja wyborów. Gratuluję polskiego wkładu w podejmowane na tej drodze wysiłki. W drugiej części bieżącego roku zorganizujemy szczyt NATO w Walii. Podejmiemy na tym szczycie decyzje dotyczące kroków, które musimy podjąć po to, żeby dopasować się do tej nowej rzeczywistości. Wsparcie Polski będzie miało znaczenie ogromne dla tych decyzji. Zatem, panie prezydencie, czekam z niecierpliwością współpracy z panem, gdy będziemy przygotowywać nasz szczyt w Walii. Dziękuję.